Jak widać śnieg, cześć, witajcie. Jesteśmy na dziurze znowu, kopiemy. Coś już chłopaki uklepali. Lądowanie mamy, wybicie i lądowanie pierwszej hopy mamy całkowicie gotowe. Teraz robimy kładkę. Jak widać, tak to wszystko wygląda. Jest biało. Już się powoli tworzy konstrukcja. Tu mamy Artura. O, i gleba. Właśnie mówiłem. O, piękna gleba. No, ale tak będzie wyglądała konstrukcja zjazdu. Tam stamtąd się będziemy rozpędzać. Już powoli coś sobie układamy. Tu wykopujemy pieńka i rozwalamy. Pozydanie na środku. To jest nasze wybicie. A tu lądowanie. Mamy je gotowe. Całkiem. To wygląda. Moim zdaniem kozak. Wydaje się, że ucieka na prawo, tylko że ten tunel, który tu jest, o, nie dało się tego tak idealnie wyśrodkować. Te drzewa, co tu są tu, one są troszeczkę za bardzo blisko środka. Więc tak to wygląda, ale jest idealnie w środku. Więc lądowanie mamy całe gotowe. Tak to wygląda tu też od boku. Tu jeszcze zostało nam do zrobienia, nazwijmy taki mały spine do dosypania w tym miejscu. Tu będzie ten spine dosypany. Tu będzie wybicie. Będzie można się wkleić, tam jeszcze będzie sekcja potem puszczona, o, w tamtym miejscu. A tu jak się będzie można wybijać, to będzie można tą bandą ominąć w ogóle tą pierwszą hopę i wskoczyć tu na lądowanie. Więc będzie można nabrać prędkość na step upa. Więc oglądajcie, bo idziemy dalej tworzyć konstrukcję. Na skopania mamy koniec. Raczej teraz nie będziemy kopać, bo dużo śniegu będzie. Mrozy mają być, więc teraz już się ciężko kopie, ziemia jest twarda. Więc na razie będziemy musieli się trochę wstrzymać z kopaniem. Na pewno będziemy nagrywać gdzieś indziej coś. No więc tak już teraz to wygląda. Już mamy to wszystko przybite. Ładnie gwoździami. Teraz będziemy deseczki powoli przybijać. Jeszcze tutaj kawałek. Tu już się tam to profiluje. Żeby na równo było. Będzie spoko. Naprawdę. Tak uważam, że dobra robota. O, tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Teraz przybijemy deski. Robimy sobie odstępy. Może tak spróbuję stanąć. Idealnie w linii. Więc jest git. Co, przejdziemy? Tu już deski są tylko poukładane. Tak to wygląda. Więc na razie na tyle mamy. Jutro skończymy przybijać deski. Bo nam jeszcze trochę zostało. Tam się podsypie i uklepie. Linię już mamy. Pierwszą hopę, wybicie mamy gotowe, lądowanie też. A na dzisiaj tyle. Jutro skończymy to zbijać. I na razie pauza, bo są śniegi. Mamy jeszcze przyjść mrozy, to już w ogóle nie pokopiemy w tej ziemi, bo będzie cała zmrożona. Więc myślę, że na dzisiaj tyle. Jutro dogramy końcówkę. Jak ten podest będzie skończony. Jeszcze tutaj. Tutaj troszeczkę tą skarpę ogarniemy, przesypiemy tam na lewo, żeby już stąd można się było rozpędzać. No i na razie będzie tyle, koniec, nie? Więc na razie pauza i będziemy nagrywać coś innego niż kopanie. Jak mrozy puszczą, to dalszy ciąg. W tym wypadku to będzie step up. To jesteśmy z powrotem, dzień drugi. Dzisiaj kończymy kładkę. Więc tu mamy dobite do tej deski. To reszta dzisiaj tu. Zobaczymy, czy któryś z chłopaków dzisiaj po tym zjedzie. Jest to dość śliskie. No to wbijamy gwoździe. I tyle, co tu mówić.
sorry. No to podest niemal na ukończeniu. Mamy teraz jakieś śmieci będziemy wkładać, żeby to nam zablokować. Tu trochę zetniemy tego. Może sobie zobaczyć, jak już to fajnie wygląda. Idealnie najazd zrobiony. Więc patrzymy z tej strony. Jak widać, jest idealnie prosto na sekcję. Myślę, że jest git. No to mamy wkładkę gotową. Ja mam będzie sprawdzał, czy spoko się zjeżdża, czy nie. Jest ślisko, więc musi uważać. Dawaj. Prędkość chyba będzie. Co sądzisz? Ja się zgidzę, prędkość dla mnie też będzie dobra. Mówisz? No. To dobrze. No, więc na dzisiaj mamy tyle. I chyba na najbliższy czas, bo śnieg już nas tak zaskakuje, że nie mamy jak robić. Więc na razie z sekcji kopania nowej linii na dziurze wstrzymujemy się do roztopów, albo przynajmniej lekkich. Na razie.